Nowy rok akademicki, nowy flash i nowa ja, czyli naczelna Marta Krzemińska. Witam Was w sezonie 2017-18. Zobaczcie, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Aleksander Kwaśniewski na WNPD, Światowa Wystawa w Poznaniu, nowe twarze na naszym wydziale. W ubiegłym tygodniu nasza polska kadra awansowała na mundial w Rosji. Jednakże na WNPID również nie zabraknie nam piłkarskich emocji, ponieważ już w przyszłym tygodniu rusza turniej o Puchar Dziekana. Więcej w materiale Przemysława Chlebickiego. Za lekkie podanie Lewandowski! Robert, tak! Mamy to! Mamy trzeciego gola Lewandowski! 51. gol w reprezentacji! Ależ on ma nosa, ależ on ma czutkę! Naprawdę te emocje w końcówce, no nie mogło być normalnie, zawsze coś się musi wydarzyć ciekawego i dobrze, że tak było, że się skończyło happy endem. Polacy wygrali z Czarnogórą 4-2, co jest równoznaczne z tym, że awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata w Rosji. Cieszyłam się po wygranej jak szalona oczywiście, no bo jestem Polką, więc cieszę się z takich rzeczy. Ponad 1/4 Polaków śledziła ostatni mecz narodowej reprezentacji. Orły na Wałki, pokonując Czarnogórę, awansowały na przyszłoroczny mundial. Jak nasi studenci oceniają szanse zespołu na turnieju? Przy odrobinie szczęścia może być dobrze. Chciałbym, życzyłbym sobie i kibicom, żeby to był turniej równie udany jak Euro we Francji. Myślę, że spokojnie wyjdziemy z grupy, bo jesteśmy w pierwszym koszyku. Zanim jednak przyjdzie czas na emocje w Rosji, WNPID będzie elektryzował w ciągu najbliższych miesięcy turniej futsalu o Puchar Dziekana. Jakie zmiany czekają nas w nowym sezonie rozgrywek? Na pewno nie będzie się różniła dużą liczbą drużyn, bo aż 13 zespołów z poprzedniej edycji wystąpi. Zobaczymy, jakie będą różnice, jeśli chodzi o finał turnieju. Czy to będzie zakończenie na zagajnikowej po prostu samego turnieju, czy też super puchar. A jeśli chodzi o taką stronę, nie wiem, gdzieś od social media, no to na razie też nie możemy zdradzić wszystkich szczegółów. Jak się okazuje, uczestnicy tegorocznej edycji pracowicie spędzili letnią przerwę w rozgrywkach. Trenujemy ostro, testujemy nowych zawodników, także w tym roku mamy nadzieję nie tyle wyjść z grupy, co zdobyć to trofeum w końcu, także idzie ostro. Zrealizowaliśmy cele, wakacje, jesteśmy dobrze przygotowani na najbliższy sezon. W tym sezonie bardzo przyłożyliśmy się do treningów, sprawdzaliśmy taktykę, także pracowaliśmy nad tężyzną fizyczną i wydaje się, że do tego sezonu jesteśmy lepiej przygotowani niż do poprzedniego. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. W grupie A zmierzy się ze sobą 8 zespołów. Wśród nich są m.in. obrońcy tytułu Team Spirit, a także debiutanci FC Zawijaniec. Tymczasem w grupie B zmierzą się ze sobą ubiegłoroczny finalista FPM Pełni Sztruksu, a także debiutant FC Drzewce. Pierwsze spotkania odbędą się już w tę środę. Którzy zawodnicy włączą turbo w decydujących momentach i jakie detale zadecydują o końcowym zwycięstwie? O tym dowiemy się już niebawem. Dla Flesza Przemysław Chlebicki. Jacek Szkudlarek opowie Wam więcej o wizycie byłego prezydenta Rzeczpospolitej, Aleksandra Kwaśniewskiego, z którym w zeszły czwartek odbył się otwarty wykład na auli. Zapraszam do oglądania. A nigdy nie zapomnę, jak przychodzili do mnie absolwenci Wydziału Dziennikarstwa i pytałem ich, co oni umieją, to mi mówili, że oni umieją pisać. Ja mówię, od czasu, jak w Polsce zlikwidowaliśmy analfabetyzm, wszyscy umieją pisać, więc to nie jest jakaś wielka sztuka. Postać kontrowersyjna, budząca skrajne emocje wśród wielu Polaków. Dwukrotny prezydent Polski, Aleksander Kwaśniewski, spotkał się z poznańskimi studentami w ramach wykładu o współpracy między Polską a Unią Europejską. Ja myślę, że przede wszystkim polskie członkostwo w Unii to jest wielki sukces Polski i to jest również bardzo dobra wiadomość dla Unii Europejskiej. Prezydent podkreślał korzyści wynikające z przynależności do Unii. Zwrócił również uwagę na działalność obecnego rządu, która znacznie mija się z założeniami i poglądami poprzedników. Jak podkreśla jednak dziekan Andrzej Stelmach, wykład miał przede wszystkim charakter edukacyjny. Traktujemy zawsze te spotkania jako rodzaj rozszerzenia propozycji dydaktycznych, które mamy na wydziale. Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów, którzy chętnie uczestniczyli w spotkaniu. Aula była wypełniona po brzegi. Myślę, że bardzo dobrze wypowiedział się na temat, w sensie Polska w Unii Europejskiej, przedstawił swoje argumenty. Wykład naprawdę bardzo pouczający. Widzimy, jak Polska się zmieniła, co było wtedy, jak wyglądało wejście Polski do tej Unii. Wykład był bardzo ciekawy, prezydent poruszył bardzo ważne kwestie,
Polski i też Unii Europejskiej. Zdania na temat wykładu nie zawsze były jednak pozytywne. Nie brakowało bowiem głosu krytyki. Pan prezydent Kwaśniewski omijał odpowiedzi. Odpowiedzi były niejasne, były wymijane. Oprócz opinii na temat współpracy z Unią Europejską, poznaliśmy również m.in. kulinarne sukcesy pana prezydenta. Uważam, że robię jedne z lepszych pizzy w okolicy. Różnego rodzaju mięsa. Spotkania z politykami mają charakter szczególny, gdyż pozwalają studentom poznać osoby znane ze świata mediów. Kontakt osobisty ma niezwykłe znaczenie, ponieważ daje możliwość zadawania pytań i prowadzenia polemiki. Dla Flesza Jacek Szkudlarek. Dla nas powrót na WNPD to praktycznie rutyna, ale pamiętajmy o tych, którzy swoją przygodę z naszym wydziałem dopiero rozpoczęli. Świeżaki świeżakami, powitajmy pierwszaków na WNPID. Jakie są ich wrażenia? Sprawdziła Celina Sobków. Po upragnionych wakacjach przyszedł czas, aby wrócić z powrotem do studenckich zadań i obowiązków. Jak co roku w nasze szeregi dołączyło mnóstwo nowych twarzy. W związku z tym nasza redakcja koniecznie musiała poznać, jakie są ich pierwsze odczucia na temat naszego wydziału. Bardzo mi się podoba, nowoczesny, przestronnie, czysto. No pierwsze wrażenie na pewno było bardzo dobre. Widać, że wydział jest znakomicie wyposażony, ludzie są bardzo przyjaźni. No i wykładowcy przede wszystkim bardzo elokwentni. Mimo tego, że nasi młodsi koledzy są z nami dopiero 3 tygodnie, to już zdążyli zapoznać się z naszą kadrą. Kto i jakie zajęcia w takim razie najbardziej utkwiły im w pamięci? Myślę, że póki co najciekawsze są technologie informacyjne i prawoznawstwo. Znaczy kosą będzie pani rak, ale nie wywołuje negatywnych emocji. Pan profesor Wyszyński jest, zrobił takie pierwsze wrażenie bardzo stanowcze i konkretne, bo była lekka groza. Profesor Gil, myślę, że jest bardzo taki ludzki, potrafi zainteresować swoim przedmiotem. Nowy rok akademicki dla tegorocznych pierwszaków to nie tylko nowe znajomości, nowe otoczenie, ale również wyzwania, którym będą musieli sprostać. Mamy nadzieję, że takie optymistyczne podejście oraz hart ducha będzie towarzyszył naszym młodszym kolegom również po pierwszej sesji. Tymczasem trzymamy za nich kciuki i życzymy im wszystkiego dobrego. Dla Flesza Celina Sobków. W ubiegłym tygodniu nasza fleszowa ekipa wybrała się w teren, aby odwiedzić wystawę wędrującą po całym świecie, łączącą odrobinę technologii ze sztuką. Więcej w materiale Julii Iwanowej. Jeśli się zastanawiasz, co ciekawego teraz dzieje się w Poznaniu, to mamy na to odpowiedź. Na terenie Starego Browaru już tydzień trwa wystawa islandzkiej artystki Björk. Czym wyróżnia się ta ekspozycja? Redakcja Flesza postanowiła znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jest to pierwsza wystawa Björk Digital w Polsce, do tej pory jej nie było i prawdopodobnie nawet już nie będzie. Jest to wystawa, która była w największych miastach na świecie, w Nowym Jorku, w Los Angeles, w Rzymie. Teraz kończy się również w Bogocie. Także myślę, że to jest ogromne wyróżnienie nie tylko dla Poznania, ale przede wszystkim dla Polski, że właśnie tutaj się zjawiła, no i w naszym Starym Browarze. Cała wystawa odnosi się do bólu i do osobistych przeżyć artystki związanych z rozpadem jej rodziny. Björk przekracza wszelkie granice. Ona jest nie tylko wokalistką, ale zajmuje się sztuką, zajmuje się nową technologią i ona to wszystko łączy, spaja w jedną całość. I to, co możemy tutaj zobaczyć, to przede wszystkim wirtualna rzeczywistość. Zainteresowanie wystawą jest ogromne, bilety tak naprawdę rozchodzą się już od samego początku. Jest jeszcze kilka, także jest jeszcze szansa, żeby udać się do nas i wziąć udział w wystawie, ale biletów jest już naprawdę mało, także jak najszybciej trzeba je kupować. Wielkie dzięki za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostawcie lajka pod odcinkiem oraz śledźcie nas na innych mediach społecznościowych, takich jak Facebook oraz Instagram. Do zobaczenia za tydzień.